Now back to Gene Krupa and syncopated style. Godzina 5:21, 22 sierpnia. Idziemy na Giewont. Zobaczymy. Plany, że będzie to w godzinę już dawno legły w gruzach po wczorajszej przebiegu na czarną skałę. Okazało się, że trzeba troszeczkę iść wolniej, bo może nie wytrzymać, nogi mogą nie wytrzymać w takim tempie. Wypasają ławeczki rano. A my tam się zbliżamy, na tamtą górkę. Na razie droga pod reglami. Godzina 5:29. Nie ma jeszcze nikogo, może dobrze. Dobrze, uda się dojść w miarę, żeby nie było kolejek na Giewoncie. Parking przed Doliną Sążyską. Nadal nie ma ludzi. Kilk out. Giewont 3:30. Idziemy dalej po Dolinę Sążyską. Godzina 5:34. Na razie nie ma nikogo. Dobra, zaraz trzeba wziąć kurtkę, schować rzecz do telefonu, do plecaka i lecimy dalej. Trzy pół godziny w dół, a ja to zrobiłem w 10 minut. Dobra, to idziemy dobrze. Chodzimy do lasu. Troszkę kamieni. Chwil będzie tylko ciężej. Ale na razie nie zapraszają tu z git. Można iść dość szybko.
6:09. Tutaj już się wspiąłem od strony Strążyckiej. Zaraz chyba będzie prześwitek, granica lasu. Także jeszcze tu troszkę płaściej. Łyki sotarka i lecimy. Dochodzimy do jakiejś zmiany krajobrazu. Chyba ślad przerzedza już całkiem. Chociaż jeszcze nie. Mamy tu skręt w lewo. Będzie ta przełącz niedługo. O, widzimy kolejnych turystów, którzy dogania. Także wychodzili ludzie przede mną jeszcze. No. A my sobie idziemy. Już jesteśmy po 6:12. 40 minut marszu. Nic nierealne było. Godzina. Przesacowałem się na ćwiczeniach. Dochodzimy chyba do tej przełęczy na Grzybowcu. Zgadza się. 1300. Idziemy dalej. Nagiewam 2 godziny. Pewnie co wszystko 35 minut. A my idziemy tam. I kurde, coraz stromniej znowu. A już było tak przyjemnie. Tutaj trochę takich ostrych kamieni. Ciężkiego podejścia. Ale nie wygląda to jakoś źle. Raz, dwa można pokonać. Ale idzie się mocno pod górę. Po takich kamorach wygładzonych. No i w końcu dochodzimy chyba do tego miejsca, do którego już chciałem dojść, czyli do załamania tutaj, gdzie już widać fajne panoramie. Panorama za turnie. Elegancko. Do Giwontu jeszcze daleko, ale tu już jest elegancko. Dobra, jest kawałek, fragment, gdzie można trochę podbiec. Delikatnie nawet w dół. Tym trawersikiem nadrobimy kilka minut. O, piękne to było. Potknąć się i tam się sturlać. Sam bym się nie zabił. Ale trochę byłby człowiek podrapany. Elegancko. No i chyba tu jest też żeberko. M-
Mam nadzieję, że to jest też żeberko. Nie znam się, pierwszy raz tu jestem. Ale z opisów tak wynikało. To taki fragment skalę, który jest takim trudniejszym elementem. Czyżby to było to? Możliwe. Cześć. Chyba to jest to żeberko. No to jest troszkę trudniej. Tak, to było to żeberko. No nie było to takie najłatwiejsze. Tam była taka trochę ekspozycja, ale nie ma przesady. No to można iść? Chyba można, co? No dobra, no kozy, i uciekajcie, czego nie uciekajcie? Się nie boję, skuba. Thank you.
Zobaczcie, kolejek nie ma. Jesteśmy na Przełęczy. Jak się tak pod Kopą Kondracką czy Kondracka. Zaraz zobaczymy. Na Przełęcz Kondracka. Kiewan 20 minut. Hala Kondracka. Godzina. Thank you.
Yeah.